o tym, że przywrócimy poprzedni wiek emerytalny i to również zostało zrealizowane, wiek emerytalny w tej chwili. Wróciliśmy do poprzedniego wieku emerytalnego. Została przyjęta ustawa, przygotowana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Wiek emerytalny 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. To są zobowiązania, które zostały spełnione. Co w przyszłym roku? W przyszłym roku najważniejsze, najbardziej będziemy koncentrowali się na sprawach gospodarczych, a więc gospodarka, a więc program odpowiedzialnego rozwoju, tak jak wcześniej powiedziałam, przygotowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwsze projekty ustaw zostały już przyjęte przez Sejm. Rząd pracuje nad kolejnymi i kolejne będą wpływały sukcesywnie do parlamentu. To są ustawy, które przede wszystkim wychodzą naprzeciw polskim przedsiębiorcom. Chodzi nam o to, ażeby polscy przedsiębiorcy mieli odpowiednie warunki do realizacji swoich planów, żeby mogli się rozwijać, ale też z drugiej strony proponujemy i zachęcamy do inwestowania. Do inwestowania właśnie tutaj w Polsce i stąd te przepisy, które będziemy w tej chwili proponować, mają też taki cel. Budżet państwa jest stabilny. Budżet państwa jest stabilny i wszystkie te projekty, te plany, które przyjęliśmy w tym roku, będą realizowane. Ma pełne zabezpieczenie program Rodzina 500+, ma pełne zabezpieczenie finansowe również wszystkie pozostałe projekty społeczne. Ja przypomnę państwu, że pozytywne efekty zaczynają przynosić również już te zmiany, które wprowadziliśmy w uszczelnieniu systemu podatkowego. Ponad 11 miliardów złotych, ponad planowane dochody zostały w tym roku, zostało już, znalazło się w budżecie państwa. To są efekty działania właśnie poprzez zmiany w systemie podatkowym, poprzez zmiany ustaw dotyczących podatku VAT, uszczelnianiu systemu. I to będziemy konsekwentnie również realizowali. W Polsce jest wystarczająca ilość pieniędzy na to, by realizować ambitne projekty społeczne, ambitne projekty gospodarcze, tylko że musi być przede wszystkim mądra i skuteczna polityka finansowa państwa. I tak to w tej chwili się dzieje. Chcę też państwu powiedzieć, że nie ma absolutnie żadnych powodów do tego, aby obawiać się, że sytuacja finansowa Polski w przyszłym roku miałaby się z jakichś powodów pogorszyć. Te projekty zmian, które zostały już przygotowane i wprowadzone, zaczynają w tej chwili przynosić pozytywne efekty. I w związku z tym chciałam się również zwrócić do parlamentarzystów, do naszych kolegów posłów, również z klubów opozycyjnych, ażeby razem z nami, wspólnie przyjęli, podjęli właśnie tę pracę na rzecz Polski, Polaków, żeby te ambitne projekty rozwojowe, ambitne programy gospodarcze dla przedsiębiorców, przecież prawie wszyscy posłowie z każdego klubu parlamentarnego zawsze podkreślają, że ich celem jest praca na rzecz właśnie przedsiębiorców, gospodarki, więc zróbmy to razem. Zróbmy to razem, są dobre projekty, jest dobry plan. Polska potrzebuje takiej mądrej polityki gospodarczej, która została przygotowana i sądzę, że właśnie w tej dyskusji parlamentarnej, w tej rozmowie na temat spraw gospodarczych możemy bardzo dużo dobrych projektów dla Polski wspólnie podjąć. Jest tylko potrzebna wola, współpraca i skoncentrowanie się na tym, na co czekają Polacy. A Polacy czekają w tej chwili przede wszystkim na to, że w polskim Sejmie będzie rozmowa na temat ich problemów, ich spraw. Nie przepychanki ze strony opozycji, nie próby bojkotowania prac nad budżetem państwa, ale wspólna praca nad tym budżetem. Jesteśmy otwarci do przyjmowania dobrych pomysłów, do w dyskusji przyjmowania takich rozwiązań, które będą służyły właśnie polskiej gospodarce i będą skoncentrowane na sprawach polskich obywateli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani premier, a teraz o zabranie głosu bardzo proszę marszałka Sejmu pana Marka Kuchcińskiego. Szanowni państwo, 16 grudnia 2016 roku na skutek zablokowania mównicy sejmowej przez posłów klubów opozycyjnych
i uniemożliwienia mi prowadzenia obrad podjąłem decyzję o kontynuacji posiedzenia Sejmu na sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja ta wynika z konstytucyjnych kompetencji marszałka Sejmu dotyczących przewodniczenia obrad, ale także z obowiązków posłów podczas tych obrad. Zostały postawione publicznie pytania i do nich się w tej chwili odniosę. Marszałek Sejmu ma wynikający z Konstytucji i Regulaminu Sejmu obowiązek takiego przewodniczenia obradom Sejmu, aby nie dopuszczać do wypowiedzi odbiegających od tematu obrad. Wówczas tematem obrad była debata nad głosowania nad budżetem państwa na rok 2017. Dyskusja podczas obrad oraz pytania stawiane podczas głosowań nie mogą być oderwane od meritum sprawy. A tak właśnie zachowywała się grupa posłów. Ich wystąpienia nie dotyczyły ustawy budżetowej, ale innych zagadnień. Posłowie naruszyli tym samym obowiązki wynikające z regulaminu Sejmu. Działania te przyjęły formę demonstracji i okupacji mównicy, uniemożliwiając prowadzenie głosowania. W związku z tym, dla zachowania powagi i porządku na sali posiedzeń, musiałem podjąć kroki zapewniające kontynuację obrad. Zwróciłem się z prośbą na posiedzeniu Konwentu Seniorów do przewodniczących klubów parlamentarnych o umożliwienie prowadzenia obrad w sali plenarnej. Bezskutecznie. Miałem więc dwa rozwiązania. Po pierwsze, poprosić Straż Marszałkowską o przywrócenie porządku, ale uznałem to rozwiązanie za niewskazane. I wybrałem drugie rozwiązanie, zdecydowałem o przeniesieniu posiedzenia do innej sali, aby w ten sposób kontynuować obrady i zabezpieczyć powagę Sejmu. W przeszłości obrady Sejmu odbywały się już w sali kolumnowej. Podejmując tę decyzję, wykonywałem swój konstytucyjny obowiązek przewodniczącemu przewodzenia obrad Sejmu Rzeczypospolitej, obejmujący m.in. wskazanie miejsca tych obrad. Proszę Państwa, Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. We wszystkich głosowaniach przeprowadzonych w sali kolumnowej 16 grudnia 2016 roku brała udział wymagana konstytucyjnie liczba posłów, czyli ponad 230 posłów. Wszyscy posłowie biorący udział w posiedzeniu Sejmu w tym dniu zostali poinformowani o kontynuacji obrad w sali kolumnowej SMS-ami jako w informacji SMS-owej oraz poprzez komunikat wyświetlany na sali plenarnej w Sejmie, na ekranach. Każdy z posłów mógł wejść do sali kolumnowej jej głównym wejściem i brać udział w każdym głosowaniu. Na posiedzeniu Sejmu w tym dniu dziennikarze mieli możliwość obserwowania oraz rejestrowania obrad przy wejściu głównym, przed wejściem głównym do sali kolumnowej. Zapewniony był także przekaz przez kamery sejmowe i transmisja internetowa bezpośrednia. Nie było więc naruszenia jawności obrad, gdyż każda ich część była transmitowana i jest możliwa do odtworzenia. W odniesieniu do głosowań przeprowadzonych w sali kolumnowej, z uwagi na warunki techniczno-organizacyjne tam istniejące, podjąłem decyzję o zarządzeniu głosowania poprzez podniesienie ręki zgodnie z regulaminem i obliczanie głosów przez posłów sekretarzy. Ogłaszałem wyniki głosowania na podstawie przedstawionych protokołów. Uznać zatem należy, że głosowania przeprowadzone zostały w sposób zgodny z artykułem 188 ust. 3 regulaminu Sejmu. 33. posiedzenie Sejmu zostało zakończone, a ustawa budżetowa została uchwalona. Proszę Państwa, konkluzja jest jednoznaczna. Kontynuacja w dniu 16 grudnia 2016 roku posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej była w pełni zgodna z Konstytucją i regulaminem Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Marszałku. A teraz o zabranie głosu bardzo proszę Marszałka Senatu Pana Stanisława Karczewskiego.
Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie Państwa witam. Ja powiem kilka słów o pracy Senatu. Po pierwsze o pracach, które toczą się w trybie legislacyjnym. Przyjęliśmy i przyjmujemy te ustawy, które pływają do nas z Sejmu, podpisane przez pana marszałka. To również mój i senatorów konstytucyjny obowiązek, aby wydać opinię w stosunku do tych ustaw, które do nas wpływają i wpłynęły. Część ustaw już wczoraj przyjęliśmy, dziś kończymy posiedzenie Senatu. Bardzo mnie cieszy to, że w Senacie w spokoju, choć chwilami ten spokój był zaburzany, ale udało nam się jednak w ciszy i w spokoju przyjąć te ustawy, które mieliśmy obowiązek przyjąć, obowiązek wynikający z zapisu 121 artykułu Konstytucji. Cieszy mnie, że senatorowie Platformy Obywatelskiej zrozumieli, że obstrukcja, że przedłużanie obrad, że zakłócanie obrad jest niezgodne z regulaminem i jest niepotrzebne, zbyteczne. I w ciszy i spokoju uchwaliliśmy te ustawy. Dziś kończymy, jak mówię, posiedzenie. O 1:00 o godzinie 13:00 mamy ostatnie głosowania. Później o godzinie 15:00 wspólny opłatek. Zaprosiłem kardynała Kazimierza Nycza. Być może przyjdzie na nasze wspólne opłatkowe spotkanie. Spotkaliśmy się również w Senacie, gdzie temperatura sporu politycznego jest zawsze niższa. Spotkaliśmy się również z dziennikarzami. Spotkałem się z dziennikarzami dwukrotnie po to, żeby wyjaśnić i porozmawiać o pracy dziennikarzy w parlamencie, w Sejmie i w Senacie. Ustaliliśmy, a przede wszystkim ja przekazałem wielokrotnie, jeszcze raz przekazuję tą informację główną, że nie było naszym zamiarem, aby ograniczyć dostęp dziennikarzy do prac parlamentarnych posłów i senatorów. Ten dostęp był i będzie, ale chcemy usprawnić Państwa pracę i chcemy polepszyć warunki. Polepszyć warunki przez wybudowanie centrum prasowego, które już w tej chwili jest w końcowej fazie organizacji. Tam będzie można w sposób... W Warszawie jest wszystko możliwe, może już nie ze względu na linię Mysią, ale ze względu na to, że w Warszawie jest największy na świecie z politykami, ale również pracować. Nie ma salonów, będzie nie można ma kultury. Mieć nie dostęp nie. do internetu, do komputerów, a również będzie pokój socjalny, którego dla dziennikarzy po prostu nie było. Ustaliliśmy na ostatnim spotkaniu z dziennikarzami, że przywracamy dalej. Żadne dokumenty nie zostały podpisane. Oni w środku dnia mogą wyłączyć ludziom prąd, mogą wyłączyć ludziom światło, może nawet i na święta. A potem w ciągu dwóch tygodni będą przyłączać. Że te warunki, i to z własnej winy, bo na przykład tutaj były takie uwagi, że sami o sobie mówią, że niewłaściwie to zrobili, że niepotrzebnie wyłączyli to źle. Stycznia do Święta Trzech Króli, że przedstawimy razem z panem marszałkiem Kuchcińskim nowe warunki pracy i będziemy w dalszym ciągu z dziennikarzami na ten temat rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie marszałku, a teraz o zabranie głosu bardzo proszę wicemarszałka Sejmu, pana Ryszarda Terleckiego. Szanowni państwo, chcieliśmy też powiedzieć, że nasz klub parlamentarny, Klub Prawa i Sprawiedliwości, jest otwarty na rozmowy i współpracę z tymi wszystkimi, którzy posłami i senatorami, którzy nie chcą uczestniczyć w zamieszaniu, jakie powstało w ostatnich dniach w Sejmie, którzy nie chcą uczestniczyć w wywoływanych tam awanturach czy przypadkach naruszania przepisów, regulaminu i prawa, którzy chcą pracować na rzecz Polski i Polaków. Mamy przed sobą rok wytężonej pracy, mamy wiele projektów i ustaw, które przygotowujemy. Zapraszamy wszystkich posłów, którzy gotowi są dotrzymać swoich wyborczych zobowiązań, bo przecież byli wybierani nie po to, żeby
uczestniczyć w awanturach, ale po to, żeby pracować na rzecz Polski. Otóż wszystkich tych posłów zapraszamy do współpracy i do będą różnice zdań, że będą rozmaite uwagi, które często jesteśmy, oczekujemy, które jesteśmy gotowi wziąć pod uwagę, ale wymaga to tylko świadkowie Jehowy czytają, zakłócenia obrad Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Marszałku. Na tym kończymy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękuję Panu. Jeszcze może, proszę Państwa, jeśli Pan pozwoli, bardzo proszę. Panie Rzeczniku, ja chciałem złożyć w imieniu kierownictwa partii serdeczne życzenia miłych, zdrowych, wesołych świąt i dobrego Nowego Roku wszystkim Polakom. Niezależnie od tego, jakie mają poglądy polityczne. Chcielibyśmy, żeby to był spokojny, dobry rok, rok rozwoju Polski. Ale chcielibyśmy, żeby tego wszystkiego, co jest ludzkim szczęściem, było jak najwięcej. Ale ludzie od Boga odeszli. Sami, każdy Polak, później przy końcu tego 2017 roku uważać, że to był rok dobry. Dobrze Pan zauważył, że musimy się starać żyć dobrze, nie tylko przed świętami w czasie świąt, ale także w ciągu całego roku. Jesteśmy przekonani. Mamy teraz już drugi telefon, Radio Maria. Prosimy, kto się do nas dodzwonił. Zakłóca spokój wielu Polaków, to tylko przejściowy incydent. Że pójdziemy dalej, że to będzie droga ku sukcesom, ku lepszej Polsce. Dziękuję bardzo. To była dzisiejsza konferencja prasowa liderów Prawa i Sprawiedliwości. Na zegarach 16.50 teraz spotkamy się z kolejnym gościem. Pan doktor Bogdan Kliszka, politolog, który rozmawiamy o naszych katolickich i polskich świętach Bożego Narodzenia. Wróćmy do tych słów, które dzisiaj zostały wypowiedziane przez liderów Prawa i Sprawiedliwości. Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Partii rządzącej, rząd, to te słowa tłumaczone jako wyciągnięcie ręki na zgodę, wyciągnięcie. To sprawia, że jesteśmy zestresowani, skorzy do kłótni. Jak sprawić, by przeżyć te święta właśnie w spokoju i radości? Opozycja odebrała to zupełnie inaczej. Mimo wszystko trzeba jednak jest szansa po tej konferencji i po tych zapowiedziach Prawa i Sprawiedliwości? Jest szansa Pana zdaniem na to, żeby rzeczywiście ta napięta sytuacja, ta bardzo gorąca sytuacja polityczna, którą obserwujemy, trochę na święta się uspokoiła? Jakim dobrem są raty? Mam obawę, że nie, dlatego że niestety nie udało mi się chodzić codziennie. Mają do czynienia jakby z różnym rozumieniem tej wyciągniętej ręki. Nie byłam, to nie żałowałam, jeśli chodzi o PiS, że uczestniczyłam. Czy o partię rządzącą, to jest takim dobrym przygotowaniem właśnie na to, żeby uważa, liderzy tej partii uważają, że wyciągając do opozycji rękę, żeby jednak mimo wszystko z dobrej woli, natomiast opozycja traktuje to jako różną słabość, po prostu. Można odnieść wrażenie, że on też czuje to jako słabość Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, traktują to w ten sposób, ani PO, ani Nowoczesna nie pójdą na jakiekolwiek ustępstwa i nie wyciągną swojej ręki do zgody z tej przyczyny, że tłumaczą sobie właśnie tą wyciągniętą rękę jako słabość, w związku z tym z kolei tłumaczą sobie, że stanie w uporze, że jakby uśpicie ten rząd, kolejne, nie wiem, wyciąganie ludzi na ulicę, okupowanie Sejmu doprowadzi do właśnie nie w tym momencie ustępstw, ale do faktu na kapitulacji PiS-u, jakby Schetyna dość wyraźnie, sugerował, że celem Nowoczesnej są przyspieszone wybory. Ja tutaj widzę słabe, by nie powiedzieć żadnej możliwości jakiegokolwiek kompromisu. Ale to panie doktorze, skoro mówimy o tej reakcji opozycji, to rzeczywiście, jeżeli chodzi o Nowoczesną i Platformę, to można się było spodziewać takiej reakcji, ale co ciekawe, dosyć krytycznie, nawet bardzo krytycznie, o tych słowach, które padły na tej konferencji,
konsekwencji wypowiedzieli się również liderzy PSL-u, pan Kosiniak-Kamysz, który przecież wcześniej przez samych liderów opozycji był posądzany o to, że rozmawiamy właśnie o Bożym Narodzeniu. Dziękujemy pani Danuto za ten telefon, za świadectwo. Właśnie pani Danuta powiedziała o tradycjach świąt Bożego Narodzenia. Może powiecie, jakie są tradycje w waszych domach, w waszych rodzinach? Oczywiście, że tak, bo wbrew pierwotnym intencjom ta opozycja wcale nie jest zjednoczona. Na progu wyborów. Potem dzielimy się oczywiście opłatkiem. Powiedzmy, że najbliższe wybory, które miały się odbyć przedterminowe, nie musiałyby się skończyć dla PSL-u. Dziękujemy naszym gościom za wspólnie spędzony czas, również naszym słuchaczom. Media Markt ma 18 lat. Też mam czasem 18 lat. Teraz Media Markt kupiło laptop nowo. Kurde, jaką procesorę Intel. Za 1149 zł. Oszczędzasz 100 zł. Kupuj również nowy bagażnik w nowej gazetce. Media Markt. Doświadczenie Jezusa są przede wszystkim w Bodze i w Maluczce.
uważają za fascynującym jest przez to, że ze szczególną miłością zwraca się najpierw do wykluczonych i zepchniętych na margines społeczeństwa. No, w pokazaniu na górze głosy i płaczące ofiary prześladowań chwały. Wszyscy, którzy szukają Boga szczerym sercem, wszyscy, którzy pragną Jego miłosierdzia, Jego sprawiedliwości i Jego pokoju, są tymi, którzy mają pierwszeństwo wstępu do Królestwa Bożego. Szczególnie zaproszeni są grzesznicy, bowiem lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzesznych. Jezus mówi o swoim Ojcu. Posłał mnie, abym ogłosił więźniom wyzwolenie, a niewidomym przejrzenie, abym zniewolonych uczynił wolnymi, abym ogłosił rok łaski od Pana. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22,70 zł za miesiąc. Radio Koncita, to KFM Europejska. Naszym słuchaczom wszystko się podoba. To my też nadajemy. Wszystko się podoba. To może jest na Google się nie podoba. I wirującym jednostronnym. Nie wiem, Google się nie podobał ten film, oni to usunęli z internetu, ale my to wrócimy. Natomiast naszym słuchaczom społeczności się podoba. I teraz ja Państwu powiem, który to ten film. To właśnie ten film 33, proszę Państwa, minuty i 9 sekund. My teraz pokażemy, co my mamy tu w galerii, proszę Państwa. Na przykład ten film jest. Zawiadomienia 21 minut 10 sekund, prawda? Następny film, proszę Państwa. Co my mamy? Musimy cofnąć. Następny film. To jest... Trzeba nacisnąć 33 i 9 sekund. Następny film, no tej, proszę Państwa. Zablokowała Senatu, Drugie rozwiązanie zamiast drugiego rozwiązania, o przeniesieniu posiedzenia do innych celów, aby w ten sposób kontynuować obrady i zapewnić.
zabezpieczyć podatek. Nie zamówień. Ja powiem, który to jest numer filmu. Im się tak nie podobał, proszę Państwa, i Państwo sami zobaczycie. Jaka jest jej relacja z Google? My to nic nie mówimy. To jest ten film. Tutaj. Proszę bardzo. VL24.0. A także zapewnienie, że porządek obrad co piątego posiedzenia Sejmu miałby być autorstwa właśnie opozycji. Najpierw jednak, jak mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości, potrzebny jest dialog i zakończenie sporu. Czy rzeczywiście warto stawiać sprawy tak, iż mamy pełne podstawy powiedzieć, że opozycja uznała, że prawo jej nie obowiązuje? Wielokrotnie na prawo, kiedy nie była przy władzy, się powoływała. A dzisiaj uznaje, że zarówno to prawo, które reguluje prawo Sejmu, a więc regulamin Sejmu, i nie obowiązuje, bo nikt nie znajdzie w regulaminie Sejmu prawa do blokowania pracy, do blokowania mównicy, do blokowania stołu prezydialnego Sejmu. Premier Beata Szydło, odnosząc się do konfliktu, zapewniała, że powodów do jego eskalowania nie ma. Zapewniała, że sytuacja finansowa państwa i stan polskiej gospodarki, ale też jej kondycja, nie są powodem do niepokoju. Lucjan Olszówka, Polskie Radio 24. Szanse na dyskusję opozycji z PiS-em są niewielkie, mówili o tym posłowie w Sejmie. Relacja Ewy Wasalnik. Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki ogłosił, że jest gotowy do rozmowy na temat rozwiązań zaproponowanych przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi przede wszystkim o powołanie w Sejmie instytucji lidera opozycji. Poza tym nie ma pola do dialogu. Parlament działał zgodnie z regulaminem, zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją. Także pan powiedział, że pola po dyskusji nie ma. Jeżeli ktoś ma ochotę wskazać ten wiele wskazuje na to, że dopóki PiS nie unieważni ostatniego posiedzenia Sejmu, dopóty posłowie opozycji nie opuszczą sali plenarnej, zapowiedział to przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Dzisiaj bardzo ważna jest oparta na zaufaniu współpraca opozycji. Bo dzisiaj jestem co do tego przekonany. Budujemy taką podstawę stanu węgielny przyszłej współpracy następnych segmentów i następnych zachowań, następnych kroków i lotów, które będą nas prowadziły do wyborów parlamentarnych. Trzeba dzisiaj być razem, trzeba rzeczy potrafić nazywać po imieniu i trzeba potrafić wspólnie podejmować decyzje. Do rozmowy ponad podziałami apeluje lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. My dzisiaj jesteśmy gotowi w każdej chwili do rozmowy. Większość Polaków, większość społeczeństwa, szczególnie w tym świątecznym czasie, oczekuje od nas spokoju, rozmowy i wyjścia z tego kryzysu. Tej propozycji dzisiaj nie było. Jedyną propozycją aktualną na stole jest nasza propozycja spotkania wszystkich środowisk, które dadzą szansę na godne i spokojne święta wszystkim Polakom. PiS deklaruje, że jest otwarte na każde tego rodzaju formalne zaproszenie. Taka Wasalnik, Polskie Radio 24. Sędzia Julia Przyłębska, nowym prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Nominację na to stanowisko odebrała w Pałacu Prezydenckim. Była jednym z dwóch kandydatów wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Kontrkandydatem był sędzia Mariusz Musiński, który dołączył wczoraj do składu orzekającego, Karol Tokarczyk. Już we wtorek prezydent Andrzej Duda powierzył sędzi Przyłębskiej pełnienie obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego do czasu powołania nowego szefa tej instytucji. Prezydent skierował do nowej Trybunału dwie prośby, chciałbym, aby zakończyły się wokół Trybunału i Trybunale te gorszące spory. Andrzej Duda prosił też o zwiększenie intensywności prac w Sądzie Konstytucyjnym. Jest wiele zaległości. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprawy obywatelskie i sprawy konstytucyjne, które często od lat czekają na załatwienie. Poniedziałek zakończyła się kadencja dotychczasowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Pełniła wcześniej m.in. funkcję sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, była też radcą ambasady Rzeczpospolitej w Berlinie.
Program 500+ może mieć znaczący udział w zwiększeniu liczby urodzeń w 2016 roku, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Odniosła się do danych NFZ w sprawie liczby kobiet, które zajmą ciążę w bieżącym roku. Wynika z nich, że w okresie między kwietniem a październikiem, czyli od momentu obowiązywania 500+, nastąpił wzrost liczby kobiet w ciąży o 12,5 tysiąca. W sumie od początku roku do października odnotowano wzrost o 14,5 tysiąca. Do najlepszej informacji, jaką mogła w końcu roku usłyszeć, mimo że skomentowaliśmy dane dotyczące demografii w ciągu kobiet w ciąży, bo te procesy wymagają długo szalonych obserwacji i analiz, powiedziała minister Rafalska. Siedzibyśmy nadal była obszerna w czasie tym Ministerstwo Sieci World Banka i Towarzyszki rozpoczęcie przez nową reformę traktujące ustawy antydopingowe, które propozycje przepisów w tym zakresie przyjęła Rada Ministrów. Jednym założeniem jest powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej. Nowa instytucja ma zastąpić Unię Europejską Senioza, która zajmuje się zwalczaniem dopingu. World Banka zapewnia, że nowa instytucja w sprawie danych dopingu zacznie wsparcie Tak, to pewnie jest
Podlaska służba celna, mamy wyczyszczę z czasem domowskiego przyświetlania pojazdów na polsko-białoruskiej granicy w Kuźnicy. Dzięki temu urządzeniu będzie można lepiej chronić granicę i zbierać więcej przemysłowych towarów. Całe urządzenie schowane jest w budynku, do którego wjeżdżają przyświetlane pojazdy. Tłumaczy to komisarz celny, że to składa jest specjalne w Białymstoku. Obsługiwe na kontrolę, które wyznaje Szymona Piotra i Kastor Zegła. Wypożyczenie stało się możliwe, bo inspekcja transportu drogowego przejęła na siebie koszty aktualizacji oprogramowania fotoradarów. Wrócą one na warszawskie ulice po nowym roku. Prawdopodobnie staną w tych samych miejscach, których można je było spotkać do końca 2015 roku. Oprócz szybkości będą też wychwytywać kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle. W nocy na ogół pochmurno i deszczowo. Miejscami głównie na południu i wschodzie krajów mgły ograniczała się widzialność na pogód do 100 metrów. Temperatura przeważnie od -5 do -1 stopnia, cieplej na wybrzeżu, lokalnie 1 stopień, a miejscami przeciwnie górski spadek temperatury nawet do -10 stopni. Jak słaby i umiarkowany, na wybrzeżu wschodnim początkowo dość silny, późno-zachodni. Słowa na wszystko. Manipuluje się emocjami negatywnymi dla Chrystusa. Być może komuś zależy. Mój telewizor ma 4K Ultra HD, Wi-Fi, USB i HDR. Mój to jest urzędnik. Tutaj Zanusz Wojtek i Renault polecają telewizory z prezentem. Kupując telewizor otrzymasz w prezencie aż do 15% jego wartości na drugi produkt. Kup telewizor Samsung 55 cali Ultra HD Smart TV HDR za 3399 zł. No oczywiście 14 to już była, to są powtórki, bardzo liczne powtórki w naszym radiu. Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby Langstrumpf.
Kiedyś były ryby z dziadkiem. Obu apostołów. Jeszcze wiadomości dzisiaj z godziny 14 albo to jest wczoraj, przedwczoraj. Zapraszam. Nie ma wątpliwości, że FBI nie doszło do zamachu policyjnego w operacji personel niemieckich minister spraw zewnętrznych Thomas de Maizière. Polityk potwierdził, że podejrzany zamach pochodzi z Pakistanu i wcześniej udał się o azyl do Niemiec w grudniu ubiegłego roku. Dobrodet podaje z kolei, że zamachowany Pakistańczyk nie jest zamachowcem. Przyjmując do Polski brawi, ma również brawońskie policje. Maria Kanowicz odnoszą się do zamachu w Berlinie, ocenił, że politycy wybory zamachu są podmiotem Mówiła, że to jest ważne zadanie. Odzyskło się Trybunału Konstytucyjnego, bardzo na to się podoba.
liczę na to, że doświadczenie osobowościowe pani prezes spowodują, że wróci on nie tylko w wymiarze sprawiedliwości, ale także w tym ujęciu państwowym na należną mu pozycję. Bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz gratuluję. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, jako materiał, jako paliwo do wojny politycznej, to Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę wypalił się swoim dosyć dawno. To znaczy, siłą inercji jakby temat wyciągnięty, to znaczy hasło cały czas się pojawiało, ale czy ono rozgrzewało jakoś szczególnie ludzi, no to choćby liczebność demonstracji w sprawie Trybunału raczej na pewno się zgadzała. Taka lica niemocy, taka, która ona stoi przed kancelarią premiera na Alejach Ujazdowskich w Warszawie, gdzie są obliczane dni czy kapłani będziemy wracać wielokrotnie do tych przemówień, proszę być z nami. Już teraz 200 ileś dni tam i to już stało się takim elementem.